Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj piątek, 15 maja i to będzie kolejny dzień, kiedy przyjmiemy łaskę Bożą, mam nadzieję, w całej pełni. Taki jest plan na dzisiaj, kochani, tak jak każdego dnia. Przyjmiemy dzisiaj najwięcej łaski i mam nadzieję, że wstawaki nas do tego zachęcą. Jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, bardzo Was serdecznie witam w ten piątkowy poranek i zapraszam na dzisiaj oczywiście słowo najbardziej słowne ze wszystkich możliwych słów, czyli oczywiście Pismo Święte, jak to zawsze mamy w piątki. Kochani, dzisiaj będzie cytat ze świętego Piotra, z jego pierwszego listu, z 4 rozdziału, z 1 wersetu. Bardzo mocne zdanie, trudne zdanie, ale myślę, że nam bardzo potrzebne zdanie. Proszę posłuchajcie. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem. Kochani, bardzo ważne zdanie. Zdanie, które ma pójść dzisiaj bardzo pod włos temu, co prawdopodobnie chcemy, żeby nam się dzisiaj działo. Kochani, kiedy Pismo Święte mówi o ciele, to nie mówi tylko w takim znaczeniu ciało, w sensie fizyczność, ciało, w sensie, nie wiem, seksualność, ciało, w sensie pożywienie, ciało, w sensie mięso i tak dalej. Nie. Kiedy Pismo Święte mówi o ciele, to mówi bardziej o całej takiej rzeczywistości ziemskiej. Czyli nie chodzi tylko o ciało, chodzi również o emocje, o psychikę, o zdarzenia, chodzi o konstrukcję tego świata. Kiedy się mówi ciało, że ktoś żyje ciałem, to żyje jakby na poziomie nie duchowym, tylko na poziomie tego świata. To niekoniecznie oczywiście zawsze w Biblii oznacza coś złego. Nie, to jest tylko pewien poziom świata. Ale co mówi święty Piotr? Że tak jak Chrystus poniósł mękę w ciele i to potem sprawiło, że zmartwychwstał, tak mówi, ci, którzy poniosą mękę w ciele, czyli w tej rzeczywistości ziemskiej, doświadczają tam cierpienia, to w ten sposób tylko mogą zerwać z grzechem. Kochani, to jest bardzo ważne. Kochani, nie ma takiego wyjścia z grzechu, nie ma takiego przeciwstawienia się złu, które jest niezwiązane z doświadczeniem trudu, z doświadczeniem cierpienia. Nie ma wyjścia z grzechów od tak. Nie ma wyjścia ze słabości, nie ma wyjścia z cierpienia, nie ma wyjścia z beznadziei, po prostu. Nawet jeżeli się zdarza, że przychodzi jakaś łaska taka od Pana Boga, nie? Że nagle Cię po prostu w jedną sekundę Cię odwraca i nagle jesteś po prostu w ogóle nowym człowiekiem, kochani. Takie coś widziałem wielokrotnie w życiu, sam tego doświadczyłem, to i tak po tym olśnieniu przychodzi bardzo konkretna, męcząca praca. Kochani, nie ma czegoś takiego jak odwrócenie się od zła i grzechu, które by po prostu było od takie. Nie. Mówi święty Piotr. Wy również uzbrójcie się w taką myśl, to jest w ogóle ciekawe wyrażenie, uzbroić się, czyli nastaw się tak, że to tak będzie musiało być, że będę doświadczał męki z moimi grzechami, z moimi słabościami. I kochani, ja wiem, że my to wszyscy niby wiemy, tylko że bardzo wiele z nas mówi, Boże, czemu tak się muszę z tym męczyć, czemu nie może to być łatwiej, czemu nie zrobisz, że będzie cud i z tego wyjdę. A święty Piotr mówi, uzbrój się, czyli włóż się w taką zbroję dobra. Jedziemy, walczymy, mam zbroję, mam narzędzia, podejmuję walkę, aż w końcu wygram. Kochani, nie ma nawrócenia, nie ma zerwania z grzechem, nie ma odejścia od zła bez bardzo konkretnego zmagania z tym, co jest trudne. Z własnym ciałem, z własnymi pragnieniami, z pożądaniami, z pokusami, z myślami, z emocjami, z pragnieniami. Nie ma. To jest zawsze, kochani, zmaganie. Święty Piotr nas uczy, uzbrój się. Uzbrój się na to zmaganie, czyli nastaw się tak, jak żołnierz wkłada zbroję i wkłada wszystkie potrzebne rzeczy, żeby walczyć. Kochani, w ten piątek dzisiaj zachęcam Was, siebie najbardziej, podejmijmy walkę. Moi drodzy, moi mili, bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Dziękuję, że znowu jesteśmy razem każdego poranka, tak jak byliśmy codziennie, ale mnie to jakoś bardzo cieszy. Zapraszam Was jutro na kolejny odcinek. Jutro 16 maja, więc dosyć wyjątkowa data dla mnie. Zobaczymy, może będzie coś specjalnego we wstawakach, się jeszcze pomyśli. Tak czy siak, bądźcie. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do jutra. Z Bogiem, pa!